nadwykonania, czyli leczeni pacjenci, którzy nie byli przewidziani przez kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia, najczęściej są to przypadki nagłe. I tutaj nie ukrywam, że w okolicach Gorzowa potworzyły się spółki medyczne i o godzinie 15, mówiąc popularnie, na tych szpitalach zakłada się kłódkę i od godziny 15 wszystkich pacjentów przywozi się do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci nam za nadwykonania, wtedy będziemy zmuszeni dostosować poziom wykonywanych zabiegów do poziomu zakontraktowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli ortopedia ma określoną ilość środków finansowych, to w tym momencie zamiast wykonać, nie wiem, na przykład 200 zabiegów, do końca roku będzie wykonanych 100 zabiegów. Zawsze byłem 20 któryś. A dzisiaj, proszę, byłem zdziwiony, jestem piąty i nie wiem, co się stało. Ja myślę, że poumierali albo pogoda taka jest po prostu, że ci ludzie się boją wyjść z domu. Więc nawet pani w rejestracji była bardzo zdziwiona, że także jestem zszokowany. Nie? Zapisują ludzi do innych tych specjalistów na terminy bardzo odległe, między innymi kardiologa na luty słyszałem, a ja byłem przyjęty dzisiaj. Przychodzę i mam, proszę bardzo, piąty numerek. I to był szok dla mnie, bardzo miły zresztą. Jeżeli wszyscy pacjenci są informowani, że zapisy na drugie półrocze rozpoczynają się 1 czerwca, wobec powyższego ci pacjenci, chcąc być zapisani, wszyscy przyszli 1 czerwca. Oni również jakby przyszli 2, 3 czy 4 czerwca, byliby zapisani, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że wszyscy akurat chcieli przyjść 1 czerwca, żeby zapisać się na najlepszy dla siebie dogodny termin. I takie wyszły kolejki.